Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez kunktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Spalony! A w pierwszej chwili myślałem, że sędzia puści akcję. Tak, minimalnie wyszedł poza linię obrony. Mądrze teraz, dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Pogoń atakuje, co teraz wymyślą? Okazja do dośrodkowania teraz. Nie przeszła teraz piłka po dośrodkowaniu. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja, niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Jacku, ten piłkarz przykuwa dziś uwagę mediów i kibiców też. Myślisz, że udźwignie presję i zaliczy świetne spotkanie? Będą musieli na niego uważać, bo w poprzednim meczu strzelił 2 bramki i jest w niezłej formie. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Jest komu podać. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Gryszkiewicz. Będziemy teraz mieli wrzut z autu. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. No nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Tak, sędzia wyciąga żółtą kartkę. I chyba dobrze widać, że nie bez przyczyny. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Sędzia stosuje faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Uderzenie, ale prosto w mur. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? No nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta bramka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to, na co zasłużyli. A oto i powtórka. Ładnie oszukali obronę tym rozegraniem z pierwszej piłki. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Prowadzą zatem 1-0. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Dobrze, piłka nadal na boisku. Pogoń w natarciu, może tu być gorąco. Przewinienie, ale portowcy utrzymali się przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Lecz ostatecznie sędzia gwiżdże rzut wolny, bo z tej akcji i tak by nic nie wyszło. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Słaba centra, bramkarz bez trudu chwyta. Podolski. No i znowu są przy piłce. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Tak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę, nadal może być groźnie. Dobra presja teraz, mają piłkę. Wywalczyli rzut rożny.
Daleka piłka z rogu. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Benedikt Cech. Zrobił sobie miejsce, będzie chyba centrował. Tak, tak, piłka w bramce. Odskakują rywalom, mają już 2 gole przewagi. Oglądamy teraz powtórkę tego gola po cierpliwie budowanej koronkowej akcji. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęcie. Na razie 2-0. Sędzia stosuje korzyść i teraz Pogoń Szczecin przed dużą szansą. Czy trafi do siatki? Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca, świetnie to wybił. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Dobra decyzja, indywidualna akcja może tu coś zmienić. Stracili teraz piłkę. Wyraźna przewaga Pogoni. Portowcy zdecydowanie częściej przy piłce niż rywale. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście, gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. Aj, co za zmarnowana sytuacja! Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Traci piłkę po tym doskoku. I teraz dobra okazja do kontry. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Spalony? Jak oceniasz tę decyzję, Jacku? Ciężka sprawa. Jeśli był spalony, to naprawdę minimalny. Trudna sytuacja do oceny. Podolski. Podanie do Erika Janży. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. I gol! Bramka kontaktowa. Wciąż mają nadzieję na korzystny wynik. No, proszę Państwa, będzie jeszcze ciekawie. Ależ to jest ważna bramka, Tomku. Zespół przegrywał już wyraźnie, ale w ostatniej chwili zmniejszają straty i schodzą do szatni ze strzeloną bramką kontaktową. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przerwie. Ewidentnie jednak wracają z dalekiej podróży. A teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Pogoń może teraz zaatakować skrzydłem. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Ma czas, by dopieścić tę wrzutkę. Piłka do Damiana Dąbrowskiego. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? I bez problemów teraz. Bramkarz łapie piłkę. Będziemy mieli rzut wolny dla Górnika Zabrze. Adrian Gryszkiewicz. Mane. Gwizdek. Mamy spalonego. A więc nic z tej akcji. Nie udał się powrót na pozycję. Trochę zabrakło porozumienia z przodu. Utrata piłki przez zawodników Pogoni. I rywal zostaje w tyle. Stipica! Spektakularnie! Duże brawa należą się Chorwatowi. Słyszymy, ile kibice oczekują po tym rożnym. Nic dziwnego. Piłkarze już dawno nie mieli lepszej okazji na wyrównanie. Zagrywa teraz krótko. Zagranie na bliższy słupek. Czy to wykorzystają?
I tak, proszę Państwa, gol! Mamy wyrównanie! Odrabiają dwubramkową stratę! Cóż za comeback, co za historia! Popatrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Krótko to rozegrali, a potem świetnie dograł. Znakomita okazja do strzelenia gola z takiej odległości. Trudno się pomylić. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Pogoń poszuka szansy na skrzydle. Przejmuje te centrale, musi jak najszybciej wybijać. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Broni, ale piłka nadal w grze, wciąż groźnie. No, myślałem, że może tu być gol, ale świetna była ta interwencja. Sebastian Kowalczyk. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Sebastian Kowalczyk. Sędzia pokazuje, że będzie wrzut z autu. Dobra sytuacja na centrę. Dobre podanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Szansa na gola. Tak jest! Odzyskują prowadzenie. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. A zatem jest teraz 3-2. Alassane Mané. Górnik Zabrze. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Ależ bomba! Co za bramka! Doskonałe uderzenie! Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż, takiego uderzenia tylko pozazdrościć. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb w łeb. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Pogoń wznowi grę wyrzutem z autu. Rosicki. Kowalczyk. Ależ teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. Krótkie rozegranie teraz. Doskonale to zablokował. Nic nie będzie z tej centry. Podanie dociera do Benedikta Cecha. Benedikt Cech ma piłkę. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Powinien do tego dojść. Ależ teraz piękne zagranie na dobieg. Wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. Nie powinien sobie pozwalać na takie wejścia, przecież ma już na koncie żółtą kartkę. I sędzia wyciąga teraz żółtą kartkę, już drugą, a więc resztę meczu obejrzy z szatni. Cóż, Tomku, zaskakujące zachowanie. Jak wiesz, że jesteś na cenzurowanym, to nie robisz czegoś takiego. To było zupełnie niepotrzebne. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek.
Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają z piłką Alassana Mané. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Uwaga, teraz Jesus jest za linią obrony. Uwaga! Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. 10 minut do końca tego meczu. Pogoń w natarciu. Wciąż jeszcze wierzą w bramkę dającą remis. Ale czasu jest coraz mniej. Ja wiem, zawodnik chciał dobrze, ale teraz katastrofa wisi w powietrzu. Czyżby miał otrzymać drugą żółtą kartkę? Cóż, Jacku, resztę tego spotkania obejrzy w szatni. Sędzia się nie waha. To zasługiwało na drugą żółtą kartkę. Tomku, zastanawiam się, co sobie myślał, że sędzia tego nie zauważy. Dziś, gdy na boiskach mamy VAR, niepotrzebnie osłabił kolegów. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Powolutku. Ja do ciebie, ty do mnie. Tak można w tej chwili określić ich grę, czy raczej utrzymywanie się przy piłce w końcowych minutach. Damian Dąbrowski. Utrata piłki przez zawodników Pogoni. Gryszkiewicz. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. A teraz znakomite dogranie. Poszedł do piłki, urwał się obronie. Zrobił to! 3 raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i 0 szans na obronę. Szalony mecz. 5-3. Ojej, źle dobrany tor biegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z 3 punktów. Drużyna zapisuje na swoim ligowym koncie 3 punkty. Zapewne zwycięstwo 2 bramkami. Dobra robota.